Wylądowaliśmy już na Księżycu, niedługo na niego wrócimy. Mamy w niedalekich planach wylądować na Marsie, ale czy jesteśmy w stanie, już sięgając dalej, wylądować na przykład na Jowiszu? Czy jest fizycznie możliwe wylądowanie na tym gazowym olbrzymie? Problem w tym, że Jowisz, tak jak powiedziałem przez sekundę, to gazowy olbrzym, więc lądowanie przypominałoby lądowanie, można powiedzieć, na ziemskich chmurach. A gdybyśmy się coraz głębiej zagłębiali w tą atmosferę Jowisza, coraz głębiej podróżowali w głąb tego Jowisza, pojawia się cała masa problemów. Poza wiatrami, które wieją z prędkością nawet kilkuset kilometrów na godzinę, to cały czas natrafialibyśmy na gaz, ale na gaz o coraz większym ciśnieniu, o ciśnieniu wręcz niewyobrażalnym, ciśnieniu, którego w końcu nie zniosłyby żadne, można powiedzieć, wyprodukowane przez nas pojazdy. Na głębokościach, gdzie to ciśnienie jest nie do wytrzymania i oczywiście do tego dochodzą też potężne temperatury, czyli dookoła jądra najprawdopodobniej znajduje się wodór w stanie metalicznym. Ale nawet jeśli byśmy zagłębili się tak głęboko, to nie jest najprawdopodobniej ciało stałe. Nawet dookoła tego jądra nie bylibyśmy w stanie wylądować na czymś stałym. A może pomimo ciśnienia i temperatury wylądowalibyśmy na jądrze Jowisza? Też nie. To również miejsce, gdzie z powodu temperatury nie mielibyśmy do czynienia z ciałem stałym, tylko z czymś płynnym. Czyli na początku przez setki, tysiące kilometrów mamy mocno zwiększające się ciśnienie i temperaturę, niewiarygodnie silne wiatry. I nie mamy nic, na czym moglibyśmy wylądować. W końcu, choćbyśmy mieli coś, co jest w stanie wytrzymać ciśnienie tysiące razy większe od naszego ziemskiego i olbrzymie temperatury, natrafiamy na coś, co też nie jest stałym, ciałem stałym, tylko czymś płynnym. Później mamy jądro, które też nam uniemożliwia lądowanie. Czyli niestety coś, co nam się wydaje często oczywiste. Gazowy olbrzym, nie jesteśmy w stanie wylądować. Jest właśnie tak w rzeczywistości. Niestety nie jesteśmy w stanie wylądować na powierzchni Jowisza. Inna sprawa, że na przykład na niektórych wysokościach, pomijając ten wiatr, z którym jednak może byśmy dali sobie radę, moglibyśmy na przykład się zatrzymać i próbować, walcząc z tą potężną grawitacją, na przykład zawisnąć. I czy to prowadzić badania, czy to wydobywać jakieś minerały, pierwiastki, chociaż to już jest fantastyka, to jednak bylibyśmy jednak w stanie niejako powiedzieć, być na tym Jowiszu. Może nie w fizycznym tego znaczeniu, że lądujemy na powierzchni, jak teraz stoję na podłodze, to jednak bylibyśmy na tym Jowiszu i to lądowanie można by tak uznać, że jednak wylądowaliśmy na Jowiszu. Niestety nie w taki sposób, jak to było, miało miejsce na Księżycu, czy też miejmy nadzieję na Marsie i na innych planetach, na których można wylądować, nie jak na Jowiszu. Dziękuję za uwagę. Wiesz coś więcej? Oczywiście komentarz, oceń, łapka w górę, łapka w dół. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek. Do usłyszenia ponownie.